Dzień dobry, drodzy uczestnicy targów książki online. Witam Was, Rafał Witek, tym razem z Wrocławia, nie z Warszawy. Gdzieś tam za mną widzicie kawałek Forum Muzyki. Organizatorzy targów zadali mi kilka pytań, sześć dokładnie, prosząc o odpowiedź na te pytania. Pomyślałem sobie, że skoro mam chwilkę w tym Wrocławiu, moim rodzinnym mieście, to właśnie tutaj na te pytania odpowiem. Muszę przyznać, że autor tego pytania dokładnie przestudiował moją karierę. Rzeczywiście zaczynałem dawno, dawno temu od tworzenia wierszy dla dorosłych. Ale potem jakoś tak się to potoczyło, że zacząłem mieć coraz więcej spostrzeżeń, refleksji, notatek z mojej pracy z dziećmi. Opracowałem na początku kariery jako nauczyciel angielskiego. A tych notatek, tych spostrzeżeń, refleksji zrobiło się na tyle dużo, że powstała z tego pierwsza książka dla dzieci pod tytułem Zwykła dziewczynka, wydana zresztą we Wrocławiu w 2002 roku. I tak mi się spodobało pisanie dla dzieci, kontakt z małymi czytelnikami tak mi się spodobał, że już na pisanie wierszy nie miałem rzeczywiście czasu od tego momentu, kiedy się ukazała moja pierwsza książka dla dzieci. Tych książek dla najmłodszych i trochę starszych stworzyłem już około 40 i cały czas się tworzą nowe. Podchwytliwe pytanie, bo po pierwsze ja nie uważam, żeby książki koniecznie musiały służyć tylko i wyłącznie do nauki, do edukacji. Oczywiście służą również temu i wielu dorosłych, kupując książki dla dzieci, zwraca uwagę na ten aspekt. Pewnie dlatego zdecydowano się wydać książeczkę pod tytułem Doktor Ola, bo o tej książce tutaj mowa. To jest seria Czytam Sobie właśnie. Zdecydowano się wydać tą książkę, wydawca zdecydował opublikować ją w formie takiego zestawu edukacyjnego. No na pewno dzieciaki lubią nie tylko poczytać, ale też sobie porobić. Tam w tym zestawie są takie literki, z których można układać słowa. Jest poradnik dla rodziców, jak się z dziećmi bawić w układanie pierwszych słów, pierwszych zdań. Jest tam mnóstwo pomysłów. Na pewno jest to ciekawa propozycja dla 4, 5, 6-latków, które chcą się nauczyć czytać. Natomiast wracając do mojej pierwszej myśli, uważam, że książki same w sobie są fajną przygodą dla dziecka i każda książka może być pretekstem do rozmowy, więc polecam to i to, i zestawy edukacyjne, i po prostu książki. Jaka jest moja recepta na brak pisarskiej weny? Żadna. Kiedy nie mam pisarskiej weny, to po prostu nie piszę. Nie ma sensu się zmuszać do pisania, tworzyć na siłę. Jestem wyznawcą teorii, że z przyjemnością się czyta te książki, które były z przyjemnością napisane, więc nie ma weny, nie pisze, jest wena, pisze dużo. Skoro mówimy o książkach dla dzieci, to ograniczę się do dwóch nazwisk z literatury dziecięcej. Właśnie pierwszą autorką, po której książki sięgam absolutnie w ciemno, jest Basia Kosmowska. Świetna autorka, w tej chwili moja córka czyta jej książkę pod tytułem Buba. Ja jestem po lekturze Gwiazdy z pierwszego piętra. Obydwie świetne, obydwie z bardzo fajną taką warstwą, nie tylko przygodową, ale też psychologiczną. Widać, że autorka wie wiele o dzieciach, o ich motywach, o ich motywacjach, o ich sposobie rozumowania i dlatego to się świetnie czyta. Drugą autorką, która również posiada taką wiedzę, jest szczecińska autorka Basia Stenka, dwie Basie mamy tutaj. Książki Basi Stenki też kupuję, jak tylko są w zapowiedziach. Ona również ma bardzo swój indywidualny, rozpoznawalny styl, świetny styl, unikalny w Polsce. Bardzo lubię te książki, polecam Wam. No, odpowiedziałem przed chwilą na to pytanie. To była książka Gwiazda z pierwszego piętra Basi Kosmowskiej. A mówił do Was Rafał Witek, autor książek dla dzieci i młodzieży. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na żywo, mam nadzieję.